Skoda City Go, wersja elegant, to jest moja Skoda. Już podpisałem i dzisiaj wyjeżdżam od nas z pracy, z salonu, no pracuję tu po prostu. Chce mi to jakoś wyjść z głowy. Dzięki, dzięki, mi teraz też to siedzi w głowie. Obrót dookoła. Niektórzy mówią, dlaczego takie małe autko kupiłem. Bardzo mi się podoba. Chciałem to autko, mimo że mogłem kupić większe. A jak będę potrzebował większe, muszę pożyczać firmy. Jestem na Rybkach koło Półtuska, no 75 km od Warszawy. To jest moja Skoda City Go, niedawno ją kupiłem. Wersja elegant. Pojemność silnika 1000 cm, ale mocy dość spora jak na ten silnik i wagę 75 koni. Wersja elegant to jest z nawigacją, ale ta nawigacja to jeszcze jest komputer pokładowy. O, tak wygląda. Teraz środek, bo tutaj są wędki. O. Bardzo jestem zadowolony. Dużo kolegów mówiło, dlaczego takie małe autko kupiłem, ale ja po prostu takie auto to lubię. Mniejsze. Na Warszawę się bardzo nadają, bo można wszędzie zaparkować, prawie wszędzie. Tylnie siły przyciemniane fabrycznie są. O, tak to wygląda. Jestem z Otylią w Gdyni, przyjechaliśmy sobie tak na spacer. To jest centrum Gdyni, zaparkowaliśmy i sobie idziemy coś zobaczyć. Może sobie zjemy razem, o. Otylia się dopasowuje powolutku. Szukasz oryginalnej kuchni? Cześć Otyl. No to... Otylia prowadzi City Goa, testuje go. O, deska rozdzielcza. Jedziemy po prostu przez Gdynię. Tak wygląda Gdynia wieczorem. Jestem zaskoczony, że jest bardzo duży ruch. W dalszym ciągu jedziemy przez Gdynię. Jutro wracam do Warszawy do pracy. Otylia prowadziłem, tu się zgubił w ogóle. Trafiłem w parę miejsc tylko dzięki nawigacji. Otylia się przyczepiła niestety, że... Otwieramy tutaj... Przesłonka przeciwko słońcu, nie ma tam lusterka z drugiej strony, ale ja tłumaczę, że lusterko jest tu, gdzie ja siedzę. A kobieta musi sobie szminkę poprawić. Minus, straszny minus. To jest minus straszny, jak słyszycie.